Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Witam serdecznie w programie Dziennikarski Poker. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Rzecznik Praw Obywatelskich, pan doktor habilitowany Marcin Wiącek. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich widzów. Panie profesorze, ledwo pan został powołany na stanowisko, a już te burze polityczne nie oszczędzają pana. Ja też niestety nie będę pana mógł oszczędzać, bo dzisiaj kolejna burza związana z wczorajszymi słowami jednego z polityków, który stwierdził, że katolików należy opiłować z ich przywilejów, bo w przeciwnym razie znowu podniosą głowę. Wśród ludzi wierzących wywołało to ogromne zaniepokojenie jako takie otwarcie sezonu prześladowań ludzi wierzących. Mówi pan redaktor o burzach politycznych. Ja staram się w nich nie uczestniczyć. Jestem rzecznikiem praw obywatelskich, jestem prawnikiem i moim zadaniem jest analizowanie prawnych aspektów określonych wydarzeń. Dlatego ja nie chciałbym wypowiadać się wprost o stwierdzeniach, które padają z słów polityków. Zwłaszcza, że tej wypowiedzi też nie słyszałem jej kontekstu. Natomiast ja zostałem rzecznikiem i podczas procedury wyboru mnie na ten urząd podkreślałem, że moim priorytetem jest ochrona godności każdego człowieka. Żaden człowiek nie powinien czuć się pokrzywdzony, wykluczony, ani czuć się adresatem pogardy. I to odnosi się do wszystkich ludzi. I jeśli ktokolwiek czuje się adresatem pogardy czy braku szacunku z powodu swojego wyznania, to ja jestem gotów bronić praw takich ludzi. I jeśli te kwestie tego typu, o których pan redaktor wspominał, jeżeli one wejdą na etap określonych postępowań, to ja jako rzecznik będę się tym sprawom przyglądał, bo tak jak powiedziałem, godność człowieka to jest również prawo do szacunku. Każdy człowiek ma prawo do oczekiwania szacunku ze strony innych, niezależnie od okoliczności. A czy jako prawnik widzi pan jakieś uprzywilejowanie osób wiary katolickiej? Bo tak jak przeglądałem wpisy w rozmaitych debatach twitterowych, to głównie wymienia się to, że krzyże są w przestrzeni publicznej w Polsce, no i że jest msza w mediach publicznych transmitowana. Przypomnę, to jest cywilej? Przypomnę, że z prawnego punktu widzenia kwestie współdziałania i relacji między Kościołem a państwem, jak również w szczególności obecności symboli religijnych w miejscach publicznych, były przedmiotem rozstrzygnięć różnych organów sądowych, również na poziomie europejskim. No i chciałem przypomnieć wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sprzed kilku lat w sprawie laucji przeciwko Włochom, gdzie uznano, że nie narusza prawa obecność krzyża w szkole publicznej, prawda? I to były sprawy, które były rozstrzygane przez organy władzy sądowniczej i trudno mi dostrzec to, tak mówiąc najogólniej, to co pan redaktor powiedział, jakieś uprzywilejowanie, prawda? Jednak każdy człowiek ma prawo do respektowania własnej wolności sumienia i wyznania również państwo ma w tym pewien udział i powinno też zapewnić warunki do tego, aby każdy człowiek mógł korzystać ze swojej wolności religijnej. Niesłychanie napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Tam po stronie białoruskiej, co warto podkreślić, koczuje grupka migrantów przywiezionych tam legalnie, znaczy na podstawie wiz białoruskich przez Białoruś. No właśnie, jak pan skomentuje obowiązki prawne, bo obowiązki moralne oczywiście nakazują pomóc każdemu bliźniemu w potrzebie, ale czy Polska ma obowiązki prawne w tym zakresie? Ja powiem tak, zastanawiałem się nad tą kwestią, jestem rzecznikiem praw obywatelskich, ale może troszkę wbrew tej nazwie, jestem rzecznikiem praw każdego człowieka, niekoniecznie obywatela polskiego, tylko każdego człowieka, który podlega władzy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ja na podstawie mojej wiedzy prawniczej i na podstawie argumentów prawnych doszedłem do przekonania, że ci ludzie, mimo że znajdują się na terytorium Białorusi formalnie, w momencie, w którym oni przedstawili Straży Granicznej oczekiwanie czy żądanie, złożyli wnioski o tak zwaną ochronę międzynarodową, ci ludzie od tego momentu podlegają jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie w momencie, w którym znaleźli się na granicy i przedstawili taki wniosek. Ten argument, ta konkluzja moja jest oparta na konwencji genewskiej z 1951 roku, europejskim unijnym prawie azylowym i również polskiej ustawie o cudzoziemcach. I w konsekwencji, w momencie, w którym ci ludzie znaleźli się w orbicie władzy Rzeczypospolitej Polskiej, to również ja jako rzecznik praw obywatelskich poczułem, że mam obowiązek przyjrzeć się tej sprawie. Tak jak już powiedziałem na wstępie dzisiejszej wypowiedzi naszego spotkania, moim obowiązkiem przede wszystkim jest dbanie o godność, ochrona godności człowieka, każdego człowieka, który znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej. Jasna sprawa, ale czy to znaczy, że ci ludzie mieliby przekroczyć granicę polską w sposób nielegalny? Moim zdaniem, i jest to zdanie oparte na tych przepisach, o których przed chwilą powiedziałem, tym ludziom należy umożliwić tymczasowo przejście przez granicę. Można ich umieścić w ośrodkach dla uchodźców na czas trwania procedury. Przez zieloną granicę, rozumiem? Nie, chodzi mi o to, że procedura wygląda w taki sposób, że te osoby złożyły wniosek o ochronę międzynarodową i ten wniosek powinien być rozpoznany. Wszczęte zostało postępowanie administracyjne, które powinno trwać co do zasady do 6 miesięcy. Na okres tych 6 miesięcy tych ludzi, moim zdaniem, należałoby, tak jak powiedziałem, tymczasowo umożliwić im wejście na terytorium Polski, ale istnieją procedury umożliwiające ich umieszczenie w razie konieczności w ośrodkach dla uchodźców na czas trwania tego postępowania. Postępowanie może się skończyć przede wszystkim na dwa sposoby. Albo może być tym ludziom udzielona ochrona międzynarodowa, albo może być podjęta decyzja o deportacji, o wydaleniu z terytorium Polski. Natomiast, tak jak powiedziałem, przepisy prawa, one są takie, jakie są, umowy międzynarodowe, prawo europejskie, że ta procedura powinna być dokończona. Oni, przedstawiając swoje wnioski Straży Granicznej, zainicjowali procedurę administracyjną uregulowaną w polskich ustawach i w prawie międzynarodowym. I ta procedura administracyjna powinna być w moim przekonaniu zakończona. O polityczne konsekwencje prawnika nie będę pytać, ale no właśnie, wczoraj wieczorem doszło do tego, że grupa aktywistów zaczęła rozbierać płot graniczny od strony polskiej. Lider tych aktywistów, skądinąd oskarżony w innej sprawie, powołuje się na prawo do nieposłuszeństwa obywatelskiego. Czy to jest jakiś kontratyp, czyli okoliczność wyłączająca ściganie? Możemy mówić o takim prawie do rozbierania instalacji granicznych? Prawo do nieposłuszeństwa obywatelskiego jest taką konstrukcją teoretyczno-prawną. Natomiast ja oczekiwałbym, że ten fakt, o którym pan redaktor powiedział, że on będzie wyjaśniony we właściwym postępowaniu, że ta sprawa będzie wyjaśniona, czy tu doszło do naruszenia prawa, bo jeśli okaże się, że doszło tutaj do naruszenia prawa, no to myślę, że tu powinno być to w odpowiedni sposób potraktowane przez organy ścigania i przede wszystkim przez sąd. Organy ścigania postawiły zarzuty, zdaje się, zniszczenia mienia. I myślę, że ta sprawa w takiej sytuacji powinna trafić do sądu, który jest właściwym miejscem do rozstrzygnięcia tej sprawy. Inna wypowiedź, no bardzo już znacznego polityka, ja wiem, że pan nie lubi się odnosić bezpośrednio do wypowiedzi polityków, no ale dotycząca jakby funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Donald Tusk stwierdził, że jak oni obejmą władzę, jego stronnictwo, to sędziowie powołani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, jak się wyraził, przestaną być sędziami. Tu też proszę mnie zwolnić z komentowania wypowiedzi polityków, natomiast ja powiem, mogę przedstawić, jaka jest moja koncepcja tej kwestii. Ja podczas od samego początku, gdy została zainicjowana procedura wyboru na Rzecznika Praw Obywatelskich, mówię o tym, że
ja jestem zobowiązany do pilnowania, aby wyroki międzynarodowych organów sądowniczych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej były wykonane przez polskie władze. I wykonanie tych orzeczeń wymaga wprowadzenia pewnych zmian w obszarze władzy sądowniczej. Rzeczywiście zarówno ze strony Trybunału w Luksemburgu, jak i Trybunału w Strasburgu płyną jednoznaczne sygnały, że zmian wymaga koncepcja składu osobowego Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast moim zdaniem konsekwencje ewentualnych zmian powinny być wprowadzane w odpowiednich procedurach. Ja jestem przeciwnikiem sytuacji, w której dochodzi do złożenia sędziego z urzędu ustawą albo do unieważnienia orzeczenia ustawą. Tu mam pewne, troszkę inne stanowisko, wymagające pewnego zniuansowania w obszarze Izby Dyscyplinarnej, bo tutaj jednak troszkę sytuacja jest inna. Natomiast gdy chodzi o ogół sędziów, którzy zostali powołani od 2018 roku na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa, to wyjaśnienie sytuacji prawnej, w jakiej znajdują się ci sędziowie, wymaga istnienia odpowiednich procedur i indywidualnej oceny okoliczności każdej sprawy, oceny postawy danego sędziego. Więc moim zdaniem nie ma tu miejsca i nie powinno następować to w drodze takiego ustawowego, nazwijmy to, resetu. Bez indywidualnych procedur. Moim zdaniem, nawet jeśli przyjmiemy założenie, a ja takie założenie przyjmuję, że należy jednak pewne zmiany wprowadzić w obszarze władzy sądowniczej, wykonujące orzecznictwo europejskie, to jednak przywrócenie tej zgodności przepisów prawa krajowego z przepisami prawa unijnego czy prawa Rady Europy powinno następować w procedurach, w indywidualnych procedurach pozwalających na ocenę okoliczności konkretnej sprawy. A co z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej, o której wspomniał pan profesor, bo no, jakiś organ dyscyplinujący sędziów, niezależny, no jak mamy świadomość i doświadczenie, jak to wyglądało w poprzednim, zanim ta Izba Dyscyplinarna została ustanowiona, no po prostu to sądownictwo dyscyplinarne no było często fikcją. Bez wątpienia i pragnę podkreślić, Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej również wyjaśnił, że polski ustawodawca ma prawo do wprowadzenia regulacji organizujących władzę sądowniczą i ma prawo również do zaproponowania nowego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Natomiast sytuacja, do której doprowadziła zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym w tym zakresie i również ustaw regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, wywołała taki skutek, że sędziowie, wobec sędziów wszczynane są postępowania dyscyplinarne w związku z treścią wydawanych orzeczeń. Przepis brzmi, że rażącą sprzecznością z prawem orzeczenia. Natomiast nie, tam są również pewne przesłanki, które pozwalają na to, aby postawić sędziemu zarzut, wszcząć postępowanie dyscyplinarne w związku z treścią orzeczenia. W moim przekonaniu taka sytuacja, taki skutek prawny kłóci się z koncepcją niezawisłości. I niezawisłość, koncepcja niezawisłości jest taka sama, moim zdaniem, w polskiej konstytucji, jak też w prawie Unii Europejskiej, czy w prawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Minimum niezawisłości to jest brak odpowiedzialności osobistej za orzeczenie. Sędzia popełnia błąd, sędziowie popełniają błędy. I sędziowie często wydają niesprawiedliwe, niezgodne z prawem orzeczenia. Zdarzają się takie sytuacje w każdym kraju. Natomiast na to lekarstwem jest odpowiedzialność instancyjna albo takie środki jak na przykład wytyk sędziowski, które mogą potem mieć wpływ na dalszą karierę danego sędziego. Ale jestem przeciwnikiem stawiania sędziów do odpowiedzialności osobistej, dyscyplinarnej, czy tym bardziej karnej w związku z treścią wydawanych orzeczeń. Nawet jeżeli to jest rażąco sprzeczne z prawem orzeczenia? Przykłady, jakie nam dostarcza Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwłaszcza w wyroku z 15 lipca, w którym opisano, w jakich przypadkach dochodziło do wszczęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, moim zdaniem nie mieszczą się w tym zakresie, prawda? Bo rzeczywiście może być tak, że sędzia przedstawia pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i to pytanie prejudycjalne jest niepotrzebne, jest zbędne, jest nawet nieprawidłowe. Ale odpowiedzialność dyscyplinarna to nie powinien być środek na
eliminację tego typu sytuacji. To jest postępowanie instancyjne przede wszystkim, a nie odpowiedzialność dyscyplinarna. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za szczerą i otwartą dyskusję. Już zapraszam po raz kolejny. Gościem dziennikarskiego Pokera był pan rzecznik praw obywatelskich, pan profesor Marcin Wiącek. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. To był Dziennikarski Poker.